Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj ze mną pani Agata Banasik, kierownik Środowiskowego Domu Pomocy typu D w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od wyjaśnienia, cóż to jest ten Środowiskowy Dom Pomocy typu D? To jest dom na potrzeby pobytu dziennego dla osób z autyzmem i dla osób ze sprzężeniami. Mhm. Czy to jest dla osób dorosłych? Tak, dla osób dorosłych już po obowiązku szkolnym i oczywiście też dla takich, w zasadzie tam nie ma jakby ograniczenia wiekowego, więc ten jest dosyć duży wachlarz, jeśli chodzi o wiek naszych uczestników. Ten dom funkcjonuje od ponad roku. Od ponad roku. To tak naprawdę niedużo, jeszcze niedużo i wiem, że był bardzo wyczekiwany i bardzo potrzebny. Myślę, że wiele osób w Częstochowie się starało o to, żeby ten dom powstał. Mieliśmy zaszczyt go poprowadzić i zajmować się podopiecznymi. Podopiecznymi mówię, uczestnikami, bo można powiedzieć, że biorą udział w wielu, wielu zajęciach, które prowadzone są u nas na placówce. A jak wiele osób korzysta z tego domu? Dom jest przeznaczony dla 16 osób po obowiązku szkolnym. W tym momencie jest 16 osób, ale to czasami bywa tak, że są jakieś zmiany, że coś tam wypada rodzinie, że ktoś zmienia placówkę, więc zawsze zapraszam serdecznie rodziców, których dzieci kończą już edukację i którzy szukają miejsca dla swoich pociech. Mhm, czyli jest tak, że czasami jest jakiś ruch, jakaś fluktuacja. Zdarza się, że sytuacje czasami losowe, życiowe, czasem po prostu rodzic zmienia placówkę, bo coś innego mu bardziej odpowiada, bo taka sytuacja też może być, czy jest placówka bliżej, więc zawsze mogą tam być jakieś rotacje, jakieś zmiany. A czy to jest wystarczająca ilość? Bo tutaj 16, rozumiem, że to jest maksimum, jeżeli chodzi o to miejsce, w którym jesteście. Czy to jest wystarczająca ilość dla Częstochowy? Ja myślę, że w ogóle dla niepełnosprawnych to jest wszystko mało, bo przecież w Częstochowie jest prowadzone kilka placówek różnego typu i ja wiem, że to jest wieczne zapotrzebowanie, ciągle, bo dzisiaj żyjemy inaczej. Jako rodzice nie chcemy się zamykać z naszymi dziećmi w domach po edukacji. Chcemy, żeby one uczestniczyły, żeby podtrzymywać te wszystkie kompetencje, które zdobyły w szkołach. I nie chcemy siedzieć zamknięci, więc ja myślę, że to wszystko jest za mało. Zawsze jest za mało, zawsze mam wrażenie, że czasy nas po prostu do tego zmuszają, żeby tych miejsc było więcej, bo my chcemy też inaczej żyć niż kiedyś. Nie chcemy być zamknięci i nie chcemy, żeby nasze dzieci były zamknięte. Tak, takie zamknięcie w domu to też powoduje, że bardziej psychicznie obciążeni są opiekunowie, rodzice. I opiekunowie, i same dzieci, tak. Dlatego że skazanie kogoś na 24-godzinne obcowanie ze sobą i bycie ze sobą w zamknięciu na pewno nikomu nie służy. Myślę, że rodzic musi mieć wytchnienie, sam podopieczny, samo dziecko musi mieć jakby odpoczynek też od rodzica, prawda? Nikt nie przebywa ze sobą 24 godziny na dobę. Wytchnienie dla rodzica i tak jak mówię, podtrzymywanie tego, co zdobył podopieczny w szkole, tego, czego się nauczył. I no jest zdobywanie, jeśli jest taka możliwość, oczywiście nowych kompetencji, nowych umiejętności. A jest taka nadzieja, że powstaną kolejne placówki? Ja pamiętam jeszcze dyskusje i rozmowy, kiedy tego domu nie było i tak naprawdę wydawało się, że to jest jakaś bardzo, bardzo odległa przyszłość, a przyszedł moment, że się pojawił. Tak, że się pojawił i ja myślę, że w innych gminach też pojawiają się różne placówki. Zależy, jakie jest właśnie zapotrzebowanie. Ja wiem, że czasami łączą te domy z dwoma literkami, czyli według zapotrzebowania gdzieś tam w gminach, ale to jest wciąż za mało. Dzwonią do mnie rodzice. Co czasami, to znaczy z dwoma literkami? Czyli u nas jest typu D, czyli jest przeznaczony dla osób z autyzmem i ze sprzężeniami, a inne literki są jakby dla innych schorzeń czy innego typu niepełnosprawności. I ci rodzice poszukują faktycznie miejsc dla tych swoich podopiecznych. To jest wciąż mało, dlatego że często jest dojazd bardzo daleki rodzica gdzieś tam z innej gminy i już jest problem. U nas akurat ten dom jest przeznaczony dla osób stricte tylko i wyłącznie z Częstochowy. Więc to jest ciągłe zapotrzebowanie, a mamy sporo szkół specjalnych, prawda, w Częstochowie, sporo uczniów, którzy będą kończyli edukację z autyzmem bądź z innymi schorzeniami, sprzężeniami, więc myślę, że będą cały czas poszukiwania takich miejsc.
Czy takich osób jest coraz więcej, czy też diagnostyka jest? To jest pytanie, które powraca. Diagnostyka jest lepsza. Powraca. Diagnostyka na pewno jest lepsza, bo już w tym momencie diagnozuje się bardzo wcześnie. Na badaniach przesiewowych już często dzieci 8-miesięczne, już gdzieś tam powstawają jakieś takie wstępne diagnozy, że jest coś nie tak. Diagnostyka na pewno, ale może nasze czasy też, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście, jesteśmy przebodźcowani bardzo mocno, więc myślę, że to też nie jest bez wpływu na to, jak dzieci dorastają, jak dorastają kolejne pokolenia. Na czym polega specyfika pracy w takim domu? Jakie są wasze relacje, jak żyjecie tam? Powiem szczerze, że chyba tak jak zawsze, jak w pedagogice, jak w szkole, musimy na każdego uczestnika patrzeć indywidualnie, bo jest dosyć szeroki wachlarz tego, co potrafią. Każdy z nich ma stopień znaczny, czyli autyzm, czy sprzężenie, ale jednak ich umiejętności są bardzo szerokie, czyli jeden uczestnik potrafi pracować przez kilka godzin, może zrobić bardzo dużo, a dla drugiego pół godziny pracy, gdzie trzeba pamiętać, że te pół godziny to jest dla niego bardzo duży wysiłek i cieszymy się nawet z tych pół godziny, prawda, które możemy wyegzekwować jakiejś tam pracy, ale myślę, że ogólnie takie przyjacielskie tam panuje atmosfera, jak w domu. Musi tak naprawdę. Musimy też czerpać z tego przyjemność, radość z tego. Jest miło popatrzeć, jak nasi terapeuci wracają z jakiegoś wyjścia i chwalą naszych podopiecznych, że było super, że zachowali się pięknie na wyjściu do kina czy na kręgle. I to jest dla nas bardzo wartościowe i to nas też bardzo buduje i chcemy robić coraz to nowsze rzeczy, wymyślać, szukać. Fajną mam taką kadrę kreatywną, która faktycznie wpada na nowe pomysły, co możemy realizować, co możemy zrobić, żeby nasi podopieczni byli szczęśliwi, żeby chcieli chodzić i w tym momencie do tej pory nam się to udaje. Mm-hmm. Czyli to jest jeden sukces, to żeby ci młodzi przecież ludzie, tak? Tak, młodzi. Przychodzili i spędzali tam czas, no ale czy to jest też tak, że trochę pomagacie, nie wiem, w zdobywaniu samodzielności, w tak, bo takich umiejętności? Prowadzimy taki trening kompetencji takich domowych, czyli takie prace, jak w domu się wykonuje, jakieś proste prasowania rzeczy, żeby potrafili uruchomić pralkę, żeby potrafili uruchomić zmywarkę, żeby potrafili zmyć kubki, żeby potrafili, znaczy u nas jeszcze też są warsztaty na przykład tkackie, więc bardzo duża grupa włączyła się w te warsztaty tkackie. Mamy bardzo fajną panią, która ma ogromne serce, spokój, więc coraz więcej osób włącza się do tej pracy w warsztatach tkackich. Przyciąga spokojem. Mm-hmm. Myślę, że osobom z autyzmem jest potrzebny taki spokój, więc myślę, że tak właśnie z tego powodu ich wciąga w tą pracę coraz więcej osób. Wiem, że ogromną troską rodziców osób z autyzmem czy z innymi sprzężeniami jest to, co się stanie z dzieckiem po ich śmierci. I to jakoś mocno, nie wiem, obciąża serce, kark, wszystko. Jak tutaj wygląda sytuacja? O Częstochowę pytam. Myślę, że zostają tylko, tak jak mówię, po jakiejś sytuacji takiej życiowej trudnej, zostają DPS-y, bo nie ma stricte miejsca, które zapewnia całodobową opiekę. Myślę, że to wszystko rozbija się o pieniądze, prawda? Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Trzeba tym osobom dać opiekę 24 godziny na dobę. To bywają osoby różnie funkcjonujące. Czasami naprawdę potrzebują osoby stricte jeden na jednego, żeby mogły być prawidłowo zaopiekowane. A to się rozbija o pieniądze i o koszty utrzymania takiej placówki. Tak, bo jeżeli to jest ktoś z rodziny, to musiałby oddać całe swoje życie tej osobie. Tak. Trudno też wymagać od kogoś czy od rodzeństwa, żeby narzucić im, że by się przygotowywało na to, że będzie się zajmowało rodzeństwem już do śmierci. Ale z drugiej strony taki dom dziennego pobytu to też jakaś alternatywa dla rodziny, nawet tej dalszej, prawda, że mają też wytchnienie, mogą jakąś pracę podjąć, a ich najbliżsi są zaopiekowani. To jest rozwiązanie, bo pytam też o takie rozwiązanie, o którym myślicie, które byłoby idealne. Gdyby nie było bariery finansowej, to co byłoby najlepsze? Myślę, że jest zapotrzebowanie i na dzienny pobyt, i na pobyt całodobowy, dlatego że
Z rozmów z rodzicami prowadzimy też klub rodzica i często rozmawiamy między sobą o tych naszych różnych bolączkach, o tym, co nas boli, o tym, o co nam nie daje spać. Są osoby, które absolutnie nie myślą o tym, żeby oddać gdzieś dziecko całodobowo, bo póki co pozwala im na to zdrowie. I nie wyobrażają sobie oddania tego swojego dziecka do całodobowego domu, ale są tacy ludzie, którzy są w sytuacji życiowej, choroby i inne sytuacje losowe, które są zmuszone oddać, gdzie już im stan zdrowia nie pozwala na zajmowanie się swoim dzieckiem. To zawsze dramat. To zawsze dramat. Dlatego myślę, że ogólnie cały system jest zapotrzebowanie właśnie i na dzienne domy, ale także i na całodobowe. I pamiętajmy, że to jest tak, że czasami ktoś potrzebuje pomocy, a za parę lat może i my będziemy takiej pomocy potrzebować. Nigdy nie wiadomo, gdzie was szukać. Ulica Nowowiejskiego 15 w Częstochowie. Jeśli rodzic chciałby złożyć dokumenty, to składa się te dokumenty do MOPS-u. Ale bardzo serdecznie zapraszamy rodziców. Jeśli chcieliby zwiedzić placówkę, zobaczyć, jak funkcjonuje, to zapraszamy do nas na ulicę Nowowiejskiego 15. A kadra jest duża? No, można powiedzieć, że dosyć duża, bo mamy grupy czteroosobowe, czyli mamy czterech instruktorów terapeutów, ale jeszcze mamy oprócz tego dwie panie, które są do pomocy. Jedna pani jest asystentem osoby niepełnosprawnej, więc są podzieleni nasi podopieczni na czteroosobowe grupy do pracy. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. To jest temat rzeka, więc będziemy pewnie do tych problemów jeszcze nie raz wracać Państwa. I moim gościem była pani Agata Banasik.